Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Ruen. Witam was w pierwszej filmie w tym roku. Witam was w powtórce, którą chciałbym akurat omówić na temat Skorpiona G na mapie Charków. To na pewno dawno nie było tych powtórek, więc mam nadzieję, że to będzie w końcu coś, na co ktoś przynajmniej akurat czekał. Chciałem pokazać powtórkę z kilku względów. Przede wszystkim jakby tutaj osiągnąłem fantastyczny rezultat, natomiast również było to osiągnięte w dość nietypowy sposób, ponieważ nie będzie tutaj snajpy, tylko będzie bardzo, bardzo aktywna gra. Coś, co Skorpion potrafi. Między innymi jest to teraz łatwiejsze dzięki nowemu wyposażeniu. Założyłem na niego mechanizm obrotu, dzięki któremu jednak ten celownik jest mniejszy w ruchu. Nadal jest co prawda duży, ale jednak ta stabilizacja jest sporo, sporo lepsza. I na pewno pomaga to zdecydowanie w aktywnej grze. Na początek wydaje się, że taką dosyć standardową pozycję, jeżeli chcemy zagrać miasto i chcemy zrobić jakieś tam nowe obrażenia, wychylam z tego miejsca i patrzę, próbuję przestrzelić czołgi, które przejeżdżają sobie właśnie na ten okrąg na mapie. A z drugiej strony ta pozycja jest jednak trochę lepsza, bo tam nie ma tego zagłębienia w terenie. Z tej jednak strony to zagłębienie jest, ale i tak można te strzały oddać niestety akurat. Po pierwsze miałem możliwość strzelania Visa 4, który był częściowo full dla mnie, dodatkowo jeszcze wieżę odwrócił, więc tak naprawdę miałem dodatkowo bardzo, bardzo utrudnione zadanie. Zauważyłem w tym momencie, że przede wszystkim nie mamy nikogo w środkowej części miasta, więc postanowiłem się po prostu z tego ewakuować i okazało się w tym momencie, że medy przeciwnika postanowiły podjechać środkiem, co zazwyczaj jest strasznie głupim pomysłem, zwłaszcza w pierwszym etapie bitwy. No ale skoro takie coś postanowiły akurat, więc trzeba coś z tym niestety albo stety zrobić. I mimowolnie znalazłem właśnie ten tutaj krzaczek, który pozwoli mi być jakby osłonięty. I dopiero dostawać spota po strzele, co będzie bardzo, bardzo ważne. I teraz jakby bardzo ważna rzecz tutaj akurat nastąpi, bo będę starał się te czołgi oczywiście jakby strzelać za każdym razem, kiedy przeładuję, za każdym razem, kiedy zniknę. I teraz ten STB jakby się patrzył, więc w momencie, w którym bym zaczekał, aż on dostanie żarówkę, on by strzelił w ten krzak, więc aby to miało sens i jakby to wyszło, jest niezbędnym, abym ten strzał oddał przed tym, aż on, zanim on dostanie tą żarówkę. Tak ten T-32 też dostał żarówkę i tutaj strzelił, tylko że myślałem, że akurat tutaj spoda dostałem. Tak nie było. Natomiast jest to zawsze jakaś tam informacja dla mnie, natomiast brawa dla tego pana, no bo zblendował krzaczek tak, jak zrobić to powinien. Chciałem odpuścić tego T-32, bo widziałem, że tam miał całkiem niezłą pozycję, natomiast z jakiegoś powodu ją odpuścił. Więc mogłem tutaj za darmo w niego strzał oddać. Natomiast nasze medy również spuszowały te czołgi, które nieopatrznie podjechały środkiem, dlatego też mówiłem, to nie jest zazwyczaj dobry pomysł. No i taki strzał w zasadzie na wiwat w ISA 4, raczej miał małe szanse powodzenia. Natomiast widać w tej chwili, że czołgi podjeżdżają środkiem miasta i będziemy się starać coś tutaj uszknąć dla siebie. Będziemy starać się grać na wychyły, natomiast również będę się starać przede wszystkim nie przyjmować żadnych obrażeń, bo jednak Skorpionem czegoś takiego nie chcielibyśmy robić. Więc teraz tak naprawdę muszę zaczekać, aż IS-3-2 zrobi jedno z dwóch rzeczy, albo się cofnie, co uczynił, albo też po prostu będzie na przeładowaniu. Niestety trochę, że pestkę zbyt wysoko zniosło, tam w przód wieży śmiało za PCR-a powinienem się przebić. Niestety jednak akurat się nie udało. Widząc tak naprawdę, że tam raczej mam średnie szanse strzelania się z czołgiem w takiej sytuacji, no, postanawiam zmienić flankę. Widzę, że 30 podjeżdża, postanawiam im po prostu pomóc. Zwłaszcza, że 30 tutaj ma takiego cooldowna, więc może śmiało wychylić na wieżę i nie otrzymać za to żadnych uszkodzeń. Widzę, że właśnie to nawet Skorpion strzeli, więc wyjeżdżam, strzelam. Samo dziwo, nie dostałem spota w tym momencie. Liczyłem, że dostanę spota nawet jak będę w czaku, bo to jednak bardzo mała odległość. Tak się natomiast nie stało, natomiast nic tam nie zmieniło, bo i tak nie sądzę, aby ktokolwiek byłby w stanie odpowiedzieć. I teraz się dzieje dosyć ważna rzecz, bo w momencie, kiedy ten tor tutaj spuszuje, najgorszą rzeczą, co mógłbym zrobić, byłoby zostanie tutaj, byłoby zostanie z tym T10. Moja wina była, że nie zauważyłem, że on ma cienką lufkę, bo powinienem był to zauważyć. Natomiast
ustawiam się w tym momencie tutaj po to, aby jakby cały czas móc wspierać tego T10, ale jednocześnie nie być skazany na ewentualne padnięcie w momencie, kiedy ten T10 jednak już spadnie. Bo nawet na tym małym, czy tam na dużym dziale ten T10 tak naprawdę powinien zniknąć w trymika. Natomiast T10 obiecał mi naprawdę niezłą rzecz, bo po prostu stara się obierzeć tego Tortoise'a. Ten Tortoise ewidentnie no, raczej nie ogarnia, bo kilka strzałów już musiał tutaj zmarnować. W tym momencie Tortoise jest na one shota. W tej chwili widzę, że jednak jest szansa to wyratować. I chciałem skracać, bo nie wiedziałem, czy tam jak tam reloady będą pasować, ale udało mi się na szczęście skończyć tego Tortoise'a, zanim on skończył T10. I teraz jakby ustawiam się dalej w ten sam sposób. Jak wcześniej, zwłaszcza teraz T10 ma dużo lepszą pozycję, ponieważ ma w tej chwili wrak do dyspozycji. Natomiast ja również będę w stanie go wspierać, jeżeli będę odpowiednio po prostu wychylał, odpowiednio będę reagował. No. Natomiast mamy tier 10, który chyba niespecjalnie chce grać, mam wrażenie. No, i ta dziwna sytuacja na mapie, która ewidentnie jest, czyli jakby kompletnie opuszczony środek, przegrany ten punkt, no jednak sprawiają, że przez takiego jednak gracza sprawia, że to tak, a nie inaczej niestety wygląda. Natomiast w chwili widzę super konkurora, w zasadzie on podjeżdża w dobre miejsce, to co powinien on był zrobić, to po prostu wychylić tak naprawdę tę dziesiątkę i ją skończyć, nie przejmując się nawet no, kosztem jednego strzału, bo o T5-1 nie mógł wiedzieć. Natomiast w tym momencie jakby staram się wyjechać na jego plecy, odwrócić w tej chwili jego uwagę. I szczerze mówiąc, co ten gościu sobie zrobił, myślałem przez chwilę, że się odwraca na mnie, ale jednak nie odwraca się na mnie. W tej chwili wjeżdża T57 Heavy, co akurat robi dobrze, tylko do cholery nie wyjeżdżajcie w ten sposób. Jeżeli jesteście z kimś, wyjeżdżajcie równolegle. Gdyby wyjechał w ten sposób, po prostu szerzej, czy coś takiego, umożliwiłby mi też wychylenie i też oddanie strzału, zwłaszcza, że Super Conqueror ma 1900 HP, w klipie ma 1600, więc jest matematycznie niemożliwe, ażeby skończył tego Super Conquerora w pojedynkę. Widząc jednak to, że Super Conqueror widząc to, że T5-1 na niego wyjeżdża, jakby zaczyna jakby uciekać, co też nie było w zasadzie najlepszą decyzją, bo lepiej, żeby zajął jakąś pozycję, niż był na otwartym terenie. No i jednak koniec końców wychodzi na to, że udało się tego klipa wkleić, niestety tam zmarnował jedną peskę, więc muszę oddać jeden strzał. Nie wiem, co ten gość naprawdę zrobił, bo ten Super Conqueror powinien bym wkleić jeszcze przynajmniej jeden pocisk. W tej chwili jeszcze jest 4, wyjeżdża też kompletnie bez sensu. Na dwa strzały, będąc wyjeżdżana pełnego T5-7 Heavy, który już no, zdąży przeładować. I w tej chwili są drużynki, trzeba byłoby jakby mieć jak największy użytek z tego wszystkiego. Więc nadal musimy grać aktywnie, natomiast musimy to zrobić również z głową. Ponieważ jakby nie spojrzeć, cały czas niska ilość HP, którą posiada Skorpion, jest nie sprzyja tak naprawdę temu. Ponownie, mniej więcej na podobnej zasadzie strzał jak poprzednio strzał w ISA 3-2. W momencie, kiedy mógłem prejmować, jakby być wcelowany w narożnik, który potencjalnie wychyli. No i oczywiście wychylił. Strzeliłem. W tym momencie... No i co, kurwa, nie się zacząłem. I tak naprawdę nic z tego nie wyszło. Ani ja nie zadałem obrażeń, ani on tego strzału nie oddał. Natomiast widzimy na plecach Pershinga. No, raczej to nie stanowi zagrożenia, natomiast nie chciałbym mieć jakiegokolwiek czołgu na swoich plecach. Zwłaszcza, że T57 Heavy również go widzi, więc po prostu wychylam, oddaję strzał. I decyduję się na naprawę silnika, a nie gąsek, ponieważ no, reload jest i tak długi. A naprawę również mam na tej załodze, więc nadal byłem w stanie tego traka w miarę szybko podnieść. No plus skok T57 Heavy, chyba jedyna rzecz, która wyszła temu gościowi w tej bitwie autentycznie. Okej, w tej chwili mam 5700 obrażeń, natomiast jeszcze to nie jest koniec. Pozostał choćby ten IS-3-2, z którym tak naprawdę już mieliśmy kilka spotkań, natomiast nadal nam nie wyszło. I ten pan operuje na właśnie tej linii. Ta linia jest o tyle mocna, że ma cały czas wsparcie z tego domku. Tego domku my nadal jeszcze nie zajęliśmy, widzimy, że tam jest projekt, więc będziemy musieli cały czas zakładać, że on tam będzie. Że on tam będzie, kropka. I w tym momencie jeszcze dwa troszeczkę mnie oszukał, bo myślałem, że wychyli jakby z tego drugiego okna, bo sądziłem tak po jego ruchu. Natomiast on wychylił z tego okna
właśnie bliżej mnie, tylko szerzej. I tak naprawdę mogłoby się to skończyć dla mnie tragicznie, bo próbował timing podwójnego strzału dać tak, żeby mnie zaskoczyć i od razu mnie przestrzelić. Więc tak naprawdę tutaj powinien on mnie ograć, powinien po prostu zniszczyć tak naprawdę. Kompletnie to zasłużył i ja popełniłem błąd, natomiast no, niestety chyba jego celowanie tutaj nie było najlepsze. I teraz podjechałem, skróciłem do niego, co też jest dość ryzykowne, natomiast wiedziałem, że on ma całkiem spore przeładowanie w momencie, kiedy jest podwójny strzał. Również wiedziałem, że w momencie, w którym zobaczy te 57, będzie musiał podjechać do przodu, bo rzeczywiście to była jedyna tylko słuszna decyzja. I dla mnie jedną rzeczą, która mnie utrzymywała przy życiu, było zadanie traka i na tym się przede wszystkim skupiłem. I to się również udało, więc oddałem po prostu strzał i z damage'em, i z trakiem, więc zrobiłem wszystko tak, jak naprawdę zrobić w tej sytuacji powinienem. Choć to było ryzykowne. Nie da się ukryć, że to było ryzykowne i mogło się to skończyć dla mnie naprawdę bardzo, bardzo różnie. No i w tej chwili polujemy tak naprawdę na pozostałe czołgi. Tutaj usiłuje się znaleźć kąt na SU-130PM, ale tutaj to niestety się nie uda. Możemy się widzieć, ale niestety nie możemy do siebie strzelać. To jest taka sytuacja. I dosyć ważna rzecz, w związku z tym, że mówiłem, że tutaj jest przestrzał, jakby z tamtego miejsca, czekam, aż dostanę spota, czyli aż SU-130 zniknie. I wtedy dopiero próbuję podjechać. Ten strzał natomiast był na podstawie ostatniej pozycji. Widziałem, że to było nisko, nie było jakby wysoko przy samym domku, co wskazuje minimapa. Nie, spacja. I w związku z tym próbowałem dać strzał w ten krzaczek. Nic się nie dzieje. W tym momencie grillem, było słychać jak strzeliło. T57 Heavy ponownie. Najlepsze wyjazdy wszechczasów, czyli zasłanianie wszystkiego wszystkim. Ale niestety grill w ogóle uciekał w kompletnie inną stronę. Byłem pewien, że on będzie odwrócony jakby w tamtym kierunku i że po prostu mu wyjadę na plecy, ewentualnie dużo mu czasu zajmie odwrócenie się. Ale niestety tak nie było. Niestety też miałem za bardzo czas na przeładowanie na HEK-a, bo wolałem trzymać peskę dopiero jako drugi strzał oddać tego HEK-a, żeby nie było sytuacji, w której wjeżdżam na niego, a mam jeszcze nieprzeładowane. I w tej chwili tak naprawdę pozostaje nam Progetto. Mamy 6000, prawie 800 uszkodzeń. Progetto ma w tej chwili 580 HP. Mamy strzał na Progetto, skupiamy, 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 skupiamy i oczywiście kurwa, że nie trafiło. Swoją frustrację wyraziłem poprzez właśnie pobawienie się trochę jednak tą rolką myszki. Ale okej. Trudno, o dziwo nie zginął, próbujemy oddać kolejny blind. W tym momencie tutaj hack, ale doszedłem do wniosku, że jednak specjalnie nie ma sensu, bo był w zasięgu jakby mojego strzału na APCR. I będziemy się starać tak naprawdę go jakoś wykończyć, natomiast w związku z tym, że jesteśmy na strzału również dla niego, to musimy po prostu znaleźć na niego kąt, pod którym będziemy w stanie strzelić, natomiast tak, żeby on nas nie widział. I tutaj wyjeżdża tak naprawdę od drugiej strony domku. Byłem pewien, że albo SRV, albo T57 go dobije. Tak się jednak nie dzieje. T57 jakby skraca, więc w tej chwili naprawdę nie ma możliwości strzału. I Progetto to robi tak naprawdę dobrą rzecz, bo odruchem tej sytuacji jest po prostu ucieczka jak najdalej. I ja wiedząc o tym, ustawiam się w miejsce, w którym potencjalnie może uciekać. On może uciekać jakby w H1, natomiast w H1 prawdopodobnie strzału nie będę miał, nie zdążę tam być. Więc przygotuję się w jego potencjalne miejsce ucieczki. Czyli jakby do K1 i tutaj już taki przestrzał miałem i tym samym udaje mi się go wykończyć. 7200 uszkodzeń, 5 fragów na 10 tierach. Przy okazji bardzo aktywnej gry, jak również tam dodam screen z Dovo Triplace, natomiast jakby ogólnie tutaj udało mi się uzyskać ponad 2000 expa bazowego, więc też myślę, że całkiem spoko. Z mojej strony to tyle. Dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że powtórka się podobała. I cóż, powodzenia wszystkim w trakcie kampanii, skoro jesteśmy już właśnie w jej trakcie. Trzymajcie się. Do następnego i hej, pa, pa.